witam w kolejnym filmiku. Tutaj korzystając z tej iście tajemniczo wieczornej, charakternej scenerii, postanowiłam nagrać dzisiejszy zapach dnia, w zasadzie zapach takiego wieczoru nocny. Jest to zapach niszowej marki Kerosene, nazywa się Dirty Flower, w takim przepięknym, kanciastym, ciężkawym, takim bym powiedziała surowym flakoniku, z bardzo ciekawym tym przodem, z wypoczeniem takim właśnie tych różnych tutaj nazwy marki, nazwy zapachu. Całość ma taki dołączony z cienkiego zamszu wykonany woreczek dla ochrony właśnie, jeżeli chodzi o transport w torebce. Jeżeli chodzi o sam zapach, jest on niesamowicie esencjonalny, ogromnie trwały, to jest genialna trwałość, jeden z najbardziej trwałych różanych zapachów. Róża z podbiciem takim cierpkim, niesamowicie gęstym, esencjonalnym, głębokim, takim wręcz bordowym, namiętnym. Bardzo taki bym powiedziała, ten zapach jest nawet już taki zahaczający taką nocny charakter, taki prawie nawet był zdany, bo ten kwiat pomarańczy jest taki trochę lekko, już taki połączony z takim motywem w pozytywnym sensie fizjologicznym. Róża, która gra główne skrzypce. Ten zapach jest tak naprawdę czymś takim, czego się spodziewałam trochę po opusie 10 z Amouage. Jest to róża pozbawiona kompletnie takich nut ciepłych, rozgrzewających, bardziej taka właśnie dystansująca, chłodna, trudna, ale niesamowicie warta poznania. I właśnie ten kwiat pomarańczy nadaje taki właśnie czegoś innego, kompletnie niepodobny do jakiegokolwiek innego różanego niszowego zapachu. I to jest taki właśnie typ zapachu różanego ciężkiego. Trwałość zabójcza. To jest zapach, który przetrwa prysznic, nawet bardzo długi. Także myślę, że jest to zapach wart swojej ceny. To jest taki bardziej już forma ekstraktu, jeżeli chodzi o swoją taką wyrazistość, esencjonalność, trwałość. Dziękuję za uwagę.